Szanowni Państwo, witam na oficjalnym pomeczowej konferencji prasowej. Udał się Legia Turowowi z Gorzelec rewanż za porażkę w pierwszym meczu ligowym. Dziś z Gorzelczami górą 96-91. Z nami trener z Gorzelcza, pan Piotr Andrejkowicz, a także silny skrzydłowy Turowa Filip Dylewicz. Najpierw o kilka słów pomeczowego komentarza prosimy trenera Legia Turowa z Gorzelec, pana Piotra Andrejkowicza. Tak jak trener powiedział,
zostawiliśmy dużo serca i zdrowia na parkiecie. Nie ustrzegliśmy się błędów, które były oczywiście. Jednak myślę, że możemy w miarę stanąć przed lustrem i nie widzieć w sobie tego poczucia, że nie daliśmy z siebie maksa. Były błędy, Turów był po prostu dzisiaj lepszy, wydaje mi się, i najwyraźniej zasłużył na zwycięstwo. To tyle, no cóż, mogę powiedzieć więcej. Jeszcze można powiedzieć, że nasi kibice nam naprawdę pomagają i dużo lepiej się czujemy u siebie niż na wyjazdach. I dzisiaj to chyba też było widać. Dziękuję.